Dobra, kawa nie jest zła. A zaczniemy od rozgrzania ekspresu. Muszę się trochę nagrzać. Ale z takiego ekspresu też ze spokojem można herbatę zrobić, na przykład gorąca woda leci, polecam. Idealna potem do picia. Warto zaparzać sobie świeże ziarna. Dobra, starczy. Niech się parzy. Sobie zrobimy co? Może latę. Idealnie mleka starczy. I do Olo. Sobie ładnie rozdystrybuować. Teraz pamperkiem, żeby równo było. W tym czasie mi się dusza do spieniania elegancko. Zawsze to strasznie piszczy. No, prawie zawsze. Teraz się ładnie mleczko kręci. To kolbę przesunę raz. Spadnie, to będzie dramat. Szkoda kawy. Na tarp w sumie nie będę robił. To może być spienione trochę bardziej. Znaczy, żeby temperatura była dobra. Czuć, czy kubek jest gorący. Jak kubek jest gorący, jak kubek parzy, znaczy, że mleko jest ok. A są takie kubki jak ten, które mają jeszcze tutaj dodatkowo podziałkę, ale ona jest taka pira z oko. Ciężko wyczuć mi tak naprawdę, kiedy to mleko jest faktycznie dobre. A tak to czuję po prostu, czy jest kubek odpowiednio gorący. A będzie ok. Trzeba doczyścić. Ziarno jest dobrze zmielone. Jak po wciśnięciu przycisku espresso od razu nie leci. Zawsze chwila mija. Teraz tu wyrocznie niestety nie zdążyła się wypowiedzieć, bo mi się bateria rozładowała. Natomiast kawka zaparzona. Teraz wystarczy zrobić dobre latte, troszkę mleczko odgazować, chociaż jest bardzo ładnie spienione. Niektórzy preferują przelanie go do innego kubeczka, żeby ta piana tak z góry się nie wymieszała, żeby się to nie oddzieliło. To jest jak najbardziej ok. I mleczko powinno być takie jogurtowe, dobrze spienione do latte. Możemy brać.
No jak króliczek mi z tego nie wyszedł wielkanocny. Ale kawa jest przepyszna.